Satanus prezentuje. Alan Dean Foster. Obcy. Rozdział drugi. Choć trudno by ją nazwać wygodną, mesa była dość obszerna, by zmieścić całą załogę. Ponieważ jednak rzadko jadali równocześnie, zawsze działający autokucharz pośrednio zachęcał do indywidualnego różnicowania pór posiłków. Nie zaprojektowano jej z myślą o wygodnych miejscach siedzących dla 7 osób. Teraz przestępowali więc z nogi na nogę, potrącając się, popychając i próbując nie działać sobie na nerwy. Parker i Brett nie byli zadowoleni i nawet nie starali się tego ukrywać. Ich jedynym pocieszeniem była świadomość, że w maszynowni nie dzieje się nic złego i że jakikolwiek był powód ich wybudzenia, muszą sobie z nim radzić inni. Ripley zdążyła ich już poinformować o niepokojącej nieobecności planowanego celu rejsu. Parker uznał, że będą musieli ponownie wejść w hibernację. To też zaklął pod nosem, gdyż był to proces w najlepszym razie niehigieniczny i nieprzyjemny. Poza tym nie akceptował niczego, co oddzielało go od wypłaty na końcu rejsu. Wiemy, że nie dolecieliśmy do Sol, kapitanie. Odezwał się Kane w imieniu całej załogi. Ludzie spoglądali na Dallasa wyczekująco. Jesteśmy daleko od domu, a mimo to statek uznał, że należy nas wszystkich wyrwać z hibernacji. Pora się dowiedzieć dlaczego. Rzeczywiście pora, zgodził się Dallas. Jak wszyscy wiecie, zaczął, matka jest zaprogramowana, by przerwać nasz rejs i wyciągnąć z hiberprzestrzeni i snu, jeśli wystąpią pewne szczególne okoliczności. Przerwał dla dramatycznego efektu, po czym dokończył. I wystąpiły. Musiały być całkiem poważne. Lambert przyglądała się, jak kot Jones bawi się z mrugającą lampką wskaźnika. Sam wiesz, budzenie całej załogi to nie jest taka prosta sprawa. Wiąże się z pewnym ryzykiem. Co ty powiesz? Mruknął Parker tak cicho, że tylko Brett go usłyszał. Na pewno was ucieszy, ciągnął Dallas, że sytuacja, w związku z którą zostaliśmy wybudzeni, nie łączy się z Nostromo. Matka twierdzi, że wszystko jest w idealnym stanie. W ciasnej mesie rozległo się kilka szczerych amen. Problem pojawił się gdzie indziej, a konkretnie w tym nieopisanym systemie, do jakiego niedawno weszliśmy. W tej chwili powinniśmy się już zbliżać do planety, o którą nam chodzi. Zerknął na Asha, który na potwierdzenie skinął głową. Odebraliśmy przekaz z nieznanego źródła. Ma zakłócenia i najwyraźniej matka potrzebowała czasu, żeby go rozszyfrować. Z całą pewnością jednak jest to wezwanie pomocy. No ale to przecież bez sensu. Lambert była wyraźnie zdziwiona. Ze wszystkich standardowych transmisji wezwania pomocy są najprostsze, najmniej skomplikowane. Czemu matka miałaby mieć problemy z dekodowaniem? Matka uważa, że transmisja na pewno nie jest standardowa. To sygnał akustyczny powtarza się co 12 sekund. Jak dotąd nic w tym niezwykłego. Ona jednak uważa, że sygnał nie jest ludzkiego pochodzenia. Te słowa wywołały zdziwione pomruki. Matka nie jest pewna, podjął po chwili Dallas. To jest właśnie coś, czego nie rozumiem. Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby komputer okazywał niepewność. Nie wiedzę, owszem, ale wątpliwości? To chyba pierwszy taki przypadek. W każdym razie była dostatecznie pewna, że to wezwanie pomocy, by wyciągnąć nas z hibernacji. I co z tego? Brett wydawał się cudownie obojętny. Obudź się, chłopie, odpowiedział Kane, zdradzając jedynie cień irytacji. Znasz przecież polecenia. Paragraf B2 regulaminu przelotu firmy zobowiązuje nas w takich sytuacjach do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia. Nieważne, czy wezwanie pochodzi od ludzi, czy od kogoś innego.
Parker z niechęcią kopnął w pokład. Chryste! Nie chciałem tego mówić, ale jesteśmy komercyjnym holownikiem z wielkim i trudnym w operowaniu ładunkiem, a nie jakąś cholerną jednostką ratowniczą. Takich obowiązków nasze kontrakty nie przewidują. Poweselał trochę. Oczywiście, jeśli ta robota łączy się z dodatkową forsą, to... Lepiej przeczytaj swój kontrakt. Aż wyrecytował płynnie jak główny komputer, z którego był taki dumny. Każda systematyczna transmisja wskazująca na możliwe inteligentne pochodzenie musi zostać zbadana pod karą całkowitej utraty wszelkich należności i premii związanych z zakończeniem rejsu. Ani słowa o żadnej premii za pomoc komuś w potrzebie. Parker raz jeszcze poczęstował pokład kopniakiem, lecz więcej się nie odezwał. Ani on, ani Brett nie uważali się za bohaterów. Cokolwiek zmusiło tamten statek do lądowania na obcej planecie, może ich potraktować równie niedelikatnie. Co prawda, nie mieli żadnych dowodów, że ten nieznany nadawca został zmuszony do lądowania. Jednak jako realista w surowym wszechświecie, Parker miał skłonność do pesymizmu. Brett widział w tej dodatkowej misji jedynie opóźnienie swojej należnej wypłaty. Schodzimy tam. Nie ma więcej uwag? Dallas kolejno przyjrzał się mechanikom. Miał ich już trochę dosyć. Dodatkowa misja nie podobała mu się bardziej niż im. Najchętniej byłby już w domu i zajmował się wyładunkiem. Lecz zdarzały się sytuacje, kiedy okazywanie skądinąd zrozumiałej irytacji przekraczało granice nieposłuszeństwa. No, mruknął sardonicznie Brett. Co no? Mechanik nie był głupi. Połączenie tonu głosu Dallasa i wyrazu jego twarzy wyraźnie wskazywało, że lepiej się wycofać. No, schodzimy tam. Dallas nie odwracał wzroku, więc Brett dodał z uśmieszkiem: Sir. Kapitan zwrócił się do Parkera. Ten przeciwnik jednak wyraźnie już ustąpił. Możemy tam lądować? Spytał Asha. Ktoś to zrobił. O to mi właśnie chodzi. Lądowanie to termin sugerujący bezpieczeństwo, sugerujący ciąg działań sprawnie przeprowadzonych, a zakończonych łagodnym i spokojnym osadzeniem statku na twardej powierzchni. Jednak my odbieramy wezwanie pomocy, a to sugeruje wydarzenia niekoniecznie bezpieczne. Spróbujmy sprawdzić, co się tam dzieje, ale po cichutku. Z butami w ręku. Na mostku znajdował się podświetlony panel astrograficzny. Dallas, Kane, Ripley i Ash stanęli po jego czterech stronach, natomiast Lambert usiadła na swoim fotelu. Tu jest! Dallas wskazał palcem jaśniejący na panelu punkt. I chciałbym, żebyśmy wszyscy to usłyszeli. Wrócili na miejsca, a on skinął na Lambert, której palce zawisły już nad przełącznikiem. Dobra, posłuchajmy. Uważaj na głośność. Nawigator pstryknęła przełącznikiem. Na mostku zabrzmiały trzaski i syki. Po chwili przycichły nagle, zastąpione dźwiękiem, od którego ciarki przebiegły po plecach Kane'a, a jakieś ohydne larwy popełzły po karku Ripley. Dźwięk trwał przez 12 sekund, po czym utonął w zakłóceniach. Boże wielki! Szepnął oszołomiony Kane. Lambert wyłączyła głośniki. Na mostku znów zapanowało człowieczeństwo. Co to było do diabła? Ripley miała minę, jakby zobaczyła na swoim talerzu coś dawno zdechłego. Nie przypominało żadnego wezwania pomocy, jakie w życiu słyszałam. To matka takie określa, wyjaśnił Dallas. Stwierdzenie, że jest obce, okazuje się pewnym niedopowiedzeniem. Może to czyjś głos? Lambert urwała, stwierdziwszy, że implikacje właśnie wypowiedzianych słów wydają się mocno nieprzyjemne, to też próbowała udać, że nic nie mówiła. Wkrótce się dowiemy. Złapałaś namiar? Znalazłam właściwy obszar na planecie.
Lambert z wdzięcznością wróciła do konsoli, by z ulgą zająć się matematyką zamiast niepokojącymi myślami. Jesteśmy niedaleko. Gdyby nie, matka nie wyciągałaby nas z hibernacji, mruknęła Ripley. Dochodzi z punktu o rektascensji 6 minut 20 sekund, deklinacji minus 39 stopni 2 sekundy. Pokaż mi całą na ekranie. Nawigator wdusiła serię przycisków. Jeden z monitorów obserwujących na mostku zamigotał i zademonstrował im obraz jaskrawej kropki. Wysokie albedo, możesz trochę zbliżyć? Nie, musimy obserwować z tej odległości i zaraz się tym zajmę. Ekran natychmiast powiększył świetlny punkt, ukazując nieciekawy, lekko spłaszczony kształt wśród pustki. Mondrala, stwierdził Dallas, ale bez irytacji. Jesteś pewna, że o nią właśnie chodzi? To dość zatłoczony system. O nią z pewnością. To właściwie tylko planetoida. 1200 kilometrów najwyżej. Jakaś rotacja? Tak, koło 2 godzin, na podstawie wstępnych danych. Za 10 minut będę wiedziała dokładniej. Na razie wystarczy tyle. Co z grawitacją? Lambert porównała kilka odczytów. 0,86. Musi być bardzo gęsta. Nie mówcie Parkerowi i Brettowi, odezwała się Ripley. Pomyślą, że to lity metal ciężki i polezą szukać złóż, zanim zdążymy sprawdzić tego nieznanego nadawcę. Uwaga Asha okazała się bardziej prozaiczna. Można po niej chodzić. Po czym wszyscy zaczęli pracować nad wejściem na orbitę. Nostromo podchodził do maleńkiego świata, wlokąc za sobą ciężki ładunek zbiorników i maszyn rafinerii. Zbliżamy się do apogeum. Czas? 20 sekund? 19? 18? Lambert odliczała miarowo, a jej koledzy nie przerywali pracy. Obrót 92 stopnie, zwrot na sterburtę, oznajmił rzeczowo Kane. Holownik i rafineria obróciły się, wykonując w bezmiernej pustce gigantyczny piruet. Rufa holownika rozjarzyła się na moment, kiedy silniki pomocnicze dały krótki ciąg. Stabilna orbita równikowa, oznajmił Ash. Miniaturowy świat pod nimi obracał się obojętnie. Daj mi odczyt ciśnienia na powierzchni. Ash sprawdził dane i odpowiedział, nie odwracając się. 3,45 N na metr kwadrat. To jakieś 5 × 10⁻⁴ psi. Krzycz, gdyby się coś zmieniło. Boisz się, że kontrola redundancji wyłączy sterowanie CMGS, kiedy będziemy zajęci czymś innym? Tak. System CMG jest blokowany poprzez DAS, DCS. Wzmocnimy to przez TACS i dodamy monitoring przez interfejs komputera lądowniczego, ATMDG. Zadowolony? Bardzo. Ash był zabawnym gościem, powściągliwie przyjaznym, ale nadzwyczajnie kompetentnym. Nic go nie ruszało. Dallas czuł się pewniej, kiedy oficer naukowy wspierał go i pilnował jego decyzji. Przygotować się do odłączenia od platformy. Wcisnął przełącznik i dodał do niedużego mikrofonu. Maszynownia, przygotowujemy się do odłączenia. Zbieżność wzdłużna na sterburcie i bakburcie w normie, zameldował Parker. Z jego głosu zniknęły wszelkie typowe odcienie sarkazmu. Złącze grzbietowe gotowe do rozdzielenia, dodał Brett. Przekraczamy terminator, oznajmiła Lambert. Wchodzimy na nocną stronę. W dole ciemna linia rozcięła gęste chmury, pozostawiając je jasno oświetlone po jednej stronie i ciemne jak wnętrze grobu po drugiej. Zbliżamy się, zbliżamy. Gotowość. Lambert kolejno wciskała przełączniki. Gotowość. 15 sekund. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Jest kontakt. Rozłączenie. Polecił krótko Dallas. Niewielkie obłoczki gazu pojawiły się między Nostromo
a ociężałą, bezwładną masą platformy rafinerii. Dwie sztuczne struktury, jedna maleńka i zamieszkana, druga gigantyczna i bezludna, powoli oddaliły się od siebie. Dallas w skupieniu obserwował rozdzielenie na ekranie numer 2. Złącze zwolnione, zameldowała Ripley po chwili. Procesja skorygowana. Kane oparł się w fotelu i rozluźnił na kilka sekund. Wszystko czysto, bez problemów. Rozdzielenie zakończone, żadnych uszkodzeń. Potwierdzam, rzuciła Lambert. Ja też, dodała Ripley z ulgą. Dallas obejrzał się na nawigator. Jesteś pewna, że ma stabilną orbitę? Nie chciałbym, żeby te 2 miliardy ton spadły w ogniu, kiedy będziemy się grzebać na dole. Atmosfera nie jest za gęsta i nie da nam osłony. Lambert sprawdziła odczyty. Zostanie to przez rok, albo i więcej, sir, bez problemu. No dobrze. Czyli forsa jest bezpieczna i nasze czaszki też. Zabieramy się na dół. Przygotować się do przelotu atmosferycznego. Pięcioro ludzi wróciło do pracy, wykonując przydzielone im zajęcia. Cot Jones siedział na lewej konsoli i z uwagą obserwował zbliżające się chmury. Opadamy! Lambert była skupiona na jednym konkretnym wskaźniku. 50 000 metrów! Niżej! Niżej! 49 000! Wchodzimy w atmosferę! Dallas patrzył na własne przyrządy, próbując ocenić i zapamiętać dziesiątki zmieniających się stale liczb. Podróże w kosmosie polegały głównie na złożeniu należnego hołdu instrumentom i pozwoleniu, by matka zajęła się tym, co trudne. Jednak lot w atmosferze to całkiem inna historia. Był robotą bardziej dla pilota niż dla maszyny. Brunatne i szare chmury musnęły brzuch statku. Uwaga! W dole wygląda to dość nieprzyjemnie. Cały Dallas, pomyślała Ripley. Gdzieś w tym burym piekle pod nimi jakiś inny statek nadawał regularne, nieludzkie i przerażające wezwanie pomocy. Sama planeta nie była opisana, a to znaczyło, że muszą zaczynać od zera we wszystkim, co wiązało się ze specyfiką atmosfery, ukształtowaniem powierzchni i tym podobnymi. Ale dla Dallasa wszystko to było nie bardziej i nie mniej niż nieprzyjemne. Często się zastanawiała, czemu człowiek tak kompetentny jak ich dowódca włóczy się po kosmosie na pokładzie takiej nędznej łajby jak Nostromo. Wyjaśnienie, gdyby mogła czytać mu w myślach, pewnie by ją zaskoczyło. Lubił to. Przeliczenie zejścia pionowego wprowadzone. Lekko koryguję kurs, poinformowała Lambert. Teraz na kursie. Mamy namiar. Lot wprost do celu. Jasne. Jak przy tej pogodzie utrzymamy trajektorię tylko na pomocniczych? Na razie sobie radzimy. Trudno powiedzieć, co będzie, kiedy zejdziemy poniżej chmur, jeśli zejdziemy. Może być. Zmarszczył czoło, patrząc na ekran. Dotknął klawisza i odczyt zmienił się na czytelniejszy. Daj znać, jeśli uznasz, że możemy go zgubić. Jasne. Holownik uderzył w niewidzialną barierę, to znaczy niewidzialną dla oczu, nie dla instrumentów. Odbił się od niej raz, drugi, trzeci, po czym łagodnie zanurzył w grubą warstwę ciemnych chmur. Stosunkowo łagodne zejście było świadectwem umiejętności nawigacyjnych Lambert i pilotażowych Dallasa. Nie trwało długo. W głębi oceanu powietrza krążyły potężne prądy i zaczęły uderzać o zniżający lot statek. Turbulencje! Ripley walczyła z przyrządami. Daj nam namiar i światła lądowania! Dallas starał się odkryć jakiś sens w wypełniającym ekran chaosie. Może znajdziemy coś wizualnie? Nic nie zastąpi instrumentów, odezwał się Ash. Nie w czymś takim. Nic nie zastąpi dodatkowych danych, poza tym chcę popatrzeć. Pod brzuchem Nostromo zapłonęły potężne reflektory. Ledwie przebijały falę chmur i nie dawały czystego widoku, na jaki liczył Dallas. Światło sięgnęło jednak ciemnych ekranów rozjaśniających i mostek, i panujące na nim atmosferę. Lambert nie miała już tak silnego wrażenia, że lecą przez atrament. Parker i Brett nie widzieli powłoki chmur na zewnątrz,
ale ją wyczuwali. Maszynownią szarpnęło nagle, potem przechyliła się w przeciwnym kierunku i nastąpiło kolejne szarpnięcie. Parker zaklął pod nosem. Co to było? Słyszałeś? No, Brett niespokojnie sprawdził odczyty. Spadek ciśnienia na wlocie trzecim. Musieliśmy stracić osłonę. Wcisnął klawisze. Zgadza się, trójka poszła. Zasysamy pył przez wloty. Wyłącz go, no wyłącz. A myślisz, że co robię? No nieźle, mamy zasypaną wtórną turbinę. Żaden kłopot. Chyba. Brett pokręcił gałką. Ominę trzeci i wydmucham wszystko na zewnątrz, tak jak wleciało. Ale uszkodzenia zostaną. Parker nie chciał nawet myśleć, jak obecność nawianych wiatrem szorstkich pyłów podziała na wewnętrzne części wlotu. W czym my tu lecimy, do cholery? Chmury czy kamienie? Jeśli się nie rozbijemy, stawiam dolary przeciw wisience twojej ciotki, że zaliczymy spięcie i pożar w jakimś ważnym obwodzie. Nieświadoma ciągłego strumienia wypowiadanych w maszynowni przekleństw, piątka na mostku nadal starała się posadzić holownik w jednym kawałku i możliwie blisko źródła sygnału. Zbliżamy się do źródła. Lambert obserwowała wskaźniki. Odległość 25 kilometrów. 20. 10. 5. Zwalniam i skręt. Dallas pochylił się nad układem ręcznego sterowania. Korekta kursu. 3 stopnie, 4 minuty w prawo. Wykonał polecenie. Gotowe. 5 kilometrów do środka kręgu poszukiwań. Prędkość stała. Zacieśniam. Dallas delikatnie przesunął ster. 3 kilosy. 2. Lambert wydawała się odrobinę podniecona, choć Dallas nie potrafił ocenić, czy to z powodu niebezpieczeństwa, czy raczej bliskości źródła sygnału. W tej chwili praktycznie krążymy nad nim. Dobra robota, Lambert. Ripley, jak wygląda teren? Znajdź nam dobre miejsce do lądowania. Pracuję nad tym. Sprawdziła kilka ekranów, a wyraz niesmaku na jej twarzy pogłębiał się z każdym nieudanym odczytem. Bez powodzenia starała się dowiedzieć czegoś o niewidocznej powierzchni gruntu, gdy równocześnie Dallas usiłował utrzymać punkt docelowy w centrum kołowej trajektorii statku. Obserwacja wizualna niemożliwa. To widzimy, mruknął Kane, a raczej nie widzimy. Rzadkie okazje, kiedy przyrządy pokazywały jakieś dane o gruncie, nie poprawiały mu nastroju. Te odczyty sugerowały rozległą pustkę, nieprzyjazną i jałową pustynię. Z radaru mam szumy. Ripley żałowała, że elektronika nie reaguje na przekleństwa tak szybko jak ludzie. Na sonarze też szumy. Podczerwień szumy. Czekajcie, spróbuję w nadfiolecie. Zakres tak wysoki, żeby nie było interferencji. Chwila wyczekiwania zakończona pojawieniem się na kluczowym ekranie kilku satysfakcjonujących linii, a potem jaskrawo podświetlonych słów i wykresu komputerowego. Udało się. Mamy miejsce, żeby lądować? Ripley była całkowicie zrelaksowana. O ile dobrze widzę, możemy wylądować gdzie chcemy. Z odczytu wynika, że pod nami jest płasko, totalnie płasko. Dallas pomyślał o gładkiej powierzchni lawy, o chłodnej, lecz zwodniczo cienkiej skorupie, ledwie kryjącej płynną destrukcję. Ale co jest płaskie? Woda? Lawa? Piasek? Odbij coś od powierzchni, Kane. Spróbuj wyznaczyć skład. Zejdę nisko, żeby się pozbyć większości zakłóceń. Jeśli jest tam płasko, bez większych kłopotów podejdziemy całkiem blisko. Kane wciskał przełączniki. Monitoruję. Analizator gotowy. Nadal tylko szumy. Bardzo ostrożnie Dallas zbliżył statek do powierzchni. Nadal szumy, ale się przejaśnia. Dallas zszedł jeszcze niżej. Lambert obserwowała wskaźniki. Mieli dość rezerwy na bezpieczne odejście, ale przy tej szybkości lotu mogło się to błyskawicznie zmienić. Gdyby nastąpiła jakaś awaria silników lub gdyby ujawnił się jakiś tutejszy prąd zstępujący, nie mogli też jeszcze bardziej zmniejszyć prędkości. Przy tym wietrze oznaczałoby to krytyczną utratę sterowności.
Czyściej, czyściej, mam! Kane przyjrzał się danym i konturom prezentowanym przez pokładowy skaner obrazujący. Powierzchnia była kiedyś płynna, ale już nie jest. Od bardzo dawna według analizatora. To głównie bazalt, trochę riolitów, tu i tam wierzchnia warstwa lawy. Wszystko już solidne i zimne. Żadnych oznak aktywności tektonicznej. Uruchomił kolejne instrumenty, by głębiej zbadać sekrety skorupy maleńkiego świata. Żadnych znaczących uskoków pod nami ani w najbliższej okolicy. Dobre miejsce, żeby tu siadać. Dallas zastanowił się szybko. Jesteś pewien składu powierzchni? Za stara, żeby mogła być inna. Pierwszy oficer wydawał się nieco urażony. Przecież pamiętam, żeby razem ze składem sprawdzić dane o wieku. Myślisz, żebym ryzykował posadzenie nas wewnątrz wulkanu? Dobra, dobra, przepraszam. Chciałem się tylko upewnić. Chyba od czasów szkolenia nie próbowałem lądować bez map i radiolatarni. Trochę się denerwuję. A my to nie? Rzuciła Lambert. Wszyscy gotowi? Nikt nie zaprotestował. No to schodzimy. Spróbuję lecieć po spirali, na ile to możliwe w tej wichurze. I doprowadzić nas możliwie blisko. Lambert, pilnuj cały czas sygnału. Nie chcę, żebyśmy wylądowali na grzbiecie tego nadającego statku. Uprzedź, gdybyśmy za bardzo się zbliżyli. W jego głosie brzmiało napięcie. Dokonano poprawek i wprowadzono polecenia, które zostały wykonane bez wiernych elektronicznych podwładnych. Nostromo wszedł na długą spiralną trajektorię w kierunku powierzchni, walcząc z bocznymi wiatrami i groźnymi podmuchami czarnego powietrza. 15 kilometrów i schodzimy, oznajmiła Ripley. 12, 10, 8. Dallas dotknął dźwigni. Zwalniamy tempo. 5, 3, 2, 1 kilometr. Znów ta sama dźwignia. Zwalniamy. Aktywacja silników lądowania. Jest namiar. Kane spokojnie obsługiwał swoją konsolę. Od teraz zejście monitorowane komputerowo. Wyraźny szum wypełnił mostek, gdy matka przejęła kontrolę nad Nostromo, regulując końcowe metry lotu z większą dokładnością niż byłby w stanie najlepszy ludzki pilot. Schodzimy na lądowniczych, oznajmił Kane. Wyłączyć główne. Dallas przeprowadził końcową kontrolę przed lądowaniem. Przesunął kilka przełączników na off. Silniki główne wyłączone, amortyzatory sprawne. Zabrzmiał jednostajnie pulsujący dźwięk. 900 metrów i schodzimy. Ripley obserwowała wyświetlacz. 800 metrów, 700, 600. Odliczała tempo schodzenia w setkach metrów. Po chwili jednak przeszła już na dziesiątki. Na 5 metrach holownik wyhamował i zawisł na ogniu dysz lądowniczych, ponad pooraną sztormem i spowitą mrokiem powierzchnią. Wysunąć podwozie! Nim Dallas wydał polecenie, Kane wyciągnął już rękę. Rozległ się zgrzyt, kilka ogromnych łap wysunęło się z brzucha statku jak odnóża chrząszcza i zawisło zwodniczo blisko wciąż niewidocznego gruntu. 4 metry! Uff! Ripley umilkła, Nostromo także. Kiedy podwozie zetknęło się z twardą skałą, potężne amortyzatory złagodziły kontakt. Stoimy! Coś trzasnęło. Jakiś niewielki obwód zapewne, czy może przeciążenie niedostatecznie skompensowane lub usunięte nie dość szybko. Potężny wstrząs przebiegł przez statek. Metal kadłuba zawibrował, a przez całe wnętrze przetoczył się niesamowity metaliczny jęk. Zgubiłem go! Zgubiłem! Rozbrzmiał głos Kane'a na nagle ogarniętym ciemnością mostku. Wskaźniki piskiem domagały się uwagi, gdy awaria jak lawina porywała ze sobą współzależne metalowe zwoje nerwowe Nostromo. Kiedy wstrząs dotarł do maszynowni, Parker i Brett zabierali się właśnie do otwarcia kolejnych puszek z piwem. Rząd rur pod wyprofilowanym stropem natychmiast eksplodował. Płomienie strzeliły z 3 paneli w sterówce, a wskaźnik ciśnienia obok wybrzuszył się i pękł. Światła zgasły, więc obaj po omacku odnaleźli ręczne lampy.
Równocześnie Parker usiłował trafić w przycisk uruchamiający rezerwowy generator, który dostarczał energię w razie braku bezpośredniego zasilania z działającego napędu. Na mostku zapanował kontrolowany chaos. Gdy krzyki i pytania ucichły, Lambert wypowiedziała głośno to, co niepokoiło wszystkich. Generator rezerwowy powinien już się włączyć. Zrobiła krok naprzód i uderzyła kolanem o brzeg konsoli. Ciekawe, co go powstrzymuje? Kane oparł ramię o ścianę i przesunął dłonią wzdłuż niej. Rezerwowa konsola lądowania. Tutaj? Przebiegł palcami po dobrze znanych klawiszach. Przycisk zaczepu rufowego jest. A obok powinien być... Dłoń trafiła na awaryjną latarkę. Włączył ją. Słaby blask ukazał kilka widmowych sylwetek. Światło Kane'a pomogło Dallasowi i Lambert odnaleźć własne latarki. Trzy jasne smugi dostatecznie rozjaśniły mostek, by dało się pracować. Co się stało? Dlaczego nie włączyła się rezerwa? I skąd ten zanik zasilania? Ripley włączyła interkom. Maszynownia, co się u was dzieje? Źle jest. Parker wydawał się zajęty, wściekły i niespokojny równocześnie. Odległe brzęczenie, jakby gorączkowe uderzanie skrzydeł gigantycznego owada, tworzyło tło dla jego słów. A same słowa na przemian rozbrzmiewały głośniej i przycichały. Jakby mówiący miał kłopot z pozostawaniem w zasięgu dookolnego mikrofonu interkomu. To ten piekielny piasek w silnikach. To się dzieje. Nałapaliśmy go przy zejściu. Chyba nie odcięliśmy i nie oczyściliśmy na czas wlotów. Mieliśmy tu spięcie i pożar. Nie jest dobrze. Tyle tylko dodał od siebie Brett, słabo słyszalny z daleka. Nastąpiła chwila ciszy, zakłócana jedynie dobiegającym z głośnika sykiem chemicznych gaśnic. Wloty się zapchały, wyjaśnił w końcu Brett czekającym niecierpliwie słuchaczom. Mamy paskudne przegrzanie, chyba całe ogniwo się wypaliło. Chryste, naprawdę mamy tu piekło. Dallas spojrzał na Ripley. Ci dwaj są raczej zajęci. Niech ktoś mi udzieli kluczowej odpowiedzi. Coś walnęło. Mam nadzieję, że to tylko u nich, ale może być gorzej. Czy mamy przebicie pancerza? Odetchnął głęboko. A jeśli tak, to gdzie i jak poważne? Ripley szybko sprawdziła wskaźniki awaryjnego wyrównywania ciśnienia. Potem przyjrzała się diagramom pojedynczych kabin. Wreszcie uznała, że może odpowiedzieć z rozsądną pewnością. Nic nie widzę. Mamy ciśnienie we wszystkich pomieszczeniach. Jeśli było przebicie, to otwór jest za mały, żeby było go widać, a uszczelniacz już go załatał. Aż sprawdził dane na własnej konsoli. Podobnie jak pozostałe, miała niezależne źródło energii na wypadek poważnej awarii zasilania, takiej jak obecna. Powietrze we wszystkich pomieszczeniach nie wykazuje śladów zanieczyszczenia atmosferą zewnętrzną. Sądzę, że nadal mamy pełną szczelność. To najlepsze wieści, jakie usłyszałem w ciągu ostatnich 60 sekund. Kane, daj obraz z kamer zewnętrznych, które jeszcze działają. Pierwszy oficer przestawił trzy przełączniki. Ekran zamigotał. Pokazał mgliste sugestie nikłych formacji geologicznych, a potem poczerniał. Nic, jesteśmy ślepi na zewnątrz, tak samo jak w środku. Musimy odzyskać przynajmniej awaryjne zasilanie, bo na akumulatorach nie wyciągniemy nawet minimum obrazu. Czujniki dźwiękowe pobierały mniej energii i przenosiły do wnętrza kabiny odgłosy zewnętrznego świata. Wycie sztormowego wiatru to wznosiło się, to opadało wokół nieruchomych odbiorników, wypełniając mostek szumem i stukami, jakby kłóciły się ryby. Żałuję, że nie lądowaliśmy w strefie dziennej. Lambert wyjrzała przez ciemny iluminator. Moglibyśmy coś zobaczyć bezpośrednio. Co się dzieje, Lambert? Zakpił Kane. Boisz się ciemności? Nie uśmiechnęła się. Nie boję się ciemności, które znam. To te, których nie znam, budzą mój strach. Zwłaszcza jeśli pełne są dziwnych odgłosów, jak to wezwanie pomocy. Znów odwróciła się od zasypywanego pyłem iluminatora. Ubranie przez nią w słowa ich najgłębszych lęków nie poprawiło atmosfery na mostku. Ciasny, nawet w najlepszych chwilach, w niemal całkowitej ciemności wydawał się duszny, zwłaszcza w zapadłym milczeniu.
z ulgą przyjęli komunikat Ripley. Mamy połączenie z maszynownią. Dallas i pozostali czekali, aż wyreguluje wzmocnienie. To ty, Parker? Tak, ja. Sądząc po tonie, mechanik był zbyt zmęczony, by mówić z typową dla siebie zgryźliwością. Jak sytuacja? Dallas w myślach skrzyżował palce. Co z pożarem? W końcu ugasiliśmy. Westchnął, co zabrzmiało, jakby w interkomie dmuchnął wiatr. Zajęła się warstwa starych oparów smaru na ścianach poziomu C. Już myślałem, że zas się nam płuca na amen. Na szczęście tego świństwa było mniej niż sądziłem, więc ogień wypalił się szybko, zanim pochłonął za dużo naszego powietrza. Filtry radzą sobie z oczyszczaniem z węgli. Dallas oblizał wargi. Jak uszkodzenia? Pomiń nieistotne drobiazgi. Interesują mnie sprawność statku i zakłócenia podstawowych funkcji. Zobaczmy. Czwarty panel padł całkiem. Dallas wyobraził sobie, jak mechanik na palcach odlicza kolejne punkty. Rezerwowa rozdzielnia mocy nie działa i mamy zniszczone co najmniej 3 ogniwa z 12. Ze wszystkim, co z tego wynika, odczekał, aż słuchający uświadomi sobie wagę awarii, po czym dodał: chcecie te mniejsze uszkodzenia? Dajcie mi godzinę, to przygotuję listę. Odpuść. Zaczekaj moment. Zwrócił się do Ripley. Spróbuj jeszcze raz z ekranami. Włączyła je, lecz bez efektu. Pozostały puste, jak umysł księgowego firmy. Będziemy musieli sobie jeszcze trochę radzić bez nich, powiedział do niej. Jesteś pewien, że to już wszystko? Rzuciła do mikrofonu. Odkryła, że zaczyna współczuć Parkerowi i Brettowi po raz pierwszy, odkąd weszli do załogi. A raczej odkąd ona weszła, ponieważ Parker dłużej od niej latał na Nostromo. Jak dotąd? Zakaszlał w głośniku. Na razie staramy się odzyskać pełne zasilanie. Wyłączenie modułu 12 wszystko nam spieprzyło. Dowiem się czegoś więcej o zasilaniu, kiedy dokładnie sprawdzimy, co się spaliło. Co z naprawami? Poradzicie sobie jakoś? Dallas przebiegał w myślach krótki raport mechanika. Powinni być w stanie jakoś połatać podstawowe uszkodzenia, ale ogniwa wymagają czasu. O tym, co może nie działać w module 12, wolał nawet nie myśleć. Wszystkiego nie damy rady tu naprawić, choćby nie wiem co, odpowiedział Parker. Nie liczyłem na to. Nie wymagam tego od was. Co możecie zrobić? Musimy przeciągnąć kable, oczyścić zapchane wloty. Trzeba jakoś ominąć te ciężkie uszkodzenia. Poza dokiem remontowym nie da się zrobić porządku ze wszystkimi kanałami. Trzeba to jakoś prowizorycznie połatać. Rozumiem. Co jeszcze? Mówiłem. Moduł 12. Powiem całkiem otwarcie. Straciliśmy główne ogniwo. Ale jak? Pył? Częściowo. Parker urwał na moment, wymienił jakieś niezrozumiałe słowa z Brettem, potem wrócił do mikrofonu. Część cząsteczek zlepiła się wewnątrz wlotów, co spowodowało mocne przegrzanie, a w efekcie pożar. Wiadomo, jakie wrażliwe są te turbiny. Ogień przepalił osłony i rozwalił cały system. Da się z tym coś zrobić? Cokolwiek? Spytał Dallas. System musiał być jakoś naprawiony. Nie dało się go zastąpić. Myślę, że tak. Brett też tak myśli. Musimy wszystko oczyścić, puścić próżnię i sprawdzić, jak dobrze trzyma. Jeśli po czyszczeniu zachowa szczelność, powinno być nieźle. Jeśli nie, można spróbować dospawać łatę, ale gdyby się okazało, że mamy pęknięcie wzdłuż całego duktu, to... Zamilkł. Nie mówmy na razie o problemach ostatecznych, zaproponował Dallas. Trzymajmy się tych najpilniejszych i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Nam to pasuje. No, dodał Brett. Brzmiało to tak, jak gdyby pracował gdzieś po lewej stronie Parkera. Mostek, koniec. Maszynownia, koniec. Pilnujcie, żeby kawa nie wystygła. Ripley wyłączyła interkom i spojrzała wyczekująco na Dallasa. Dowódca siedział w milczeniu i myślał. Ile potrwa, zanim odzyskamy sprawność Ripley? Zakładając, że Parker poprawnie ocenił uszkodzenia, że razem z Brettem zrobią, co trzeba i naprawy będą skuteczne? Zastanowiła się, patrząc na wskaźniki. Jeżeli uda im się udrożnić kanały wlotów i doprowadzić moduł 12 do stanu, w którym zdoła przejąć swoją część obciążenia,
to oceniam ten czas na 15 do 20 godzin. To nie tak źle. Mnie wyszło 18. Nie uśmiechnął się, ale poczuł lekki optymizm. Co z manewrowymi? Lepiej, żeby wszystko było gotowe, kiedy odzyskamy zasilanie. Pracuję nad tym. Lambert sięgnęła do niewidocznych przyrządów na konsoli. Kiedy skończą w maszynowni, będziemy gotowi. 10 minut później mały głośnik przy stanowisku Kane'a odezwał się serią ostrych dźwięków. Kane przyjrzał się wskaźnikowi, po czym włączył interkom. Tu Mostek, mówi Kane. Parker odezwał się z drugiego końca statku, wyraźnie zmęczony, lecz zadowolony z siebie. Nie wiem, jak długo to wytrzyma. Niektóre spawy nie trzymają za mocno, ale jeżeli wszystko odpali tak, jak powinno, sprawdzimy powierzchnię dokładniej i uszczelnimy już na stałe. Powinniście mieć już prąd. Kane wcisnął kciukiem klawisz. Światło powróciło na mostek. Zamigotały i rozjaśniły się wskaźniki. Zabrzmiały westchnienia ulgi i mruknięcia satysfakcji reszty załogi. Mamy zasilanie i światło, potwierdził Kane. Dobra robota was obu. Cała nasza robota jest dobra, odparł Parker. No, Brett musiał stać obok mikrofonu przy silnikach, sądząc z jednostajnego szumu tworzącego eleganckie tło dla jego standardowej, monosylabowej odpowiedzi. Nie podniecajcie się za bardzo, ciągnął Parker. Nowe łącza powinny trzymać, ale niczego nie obiecuję. Poskręcaliśmy tylko, co się dało. Coś nowego po waszej stronie? Kane pokręcił głową, ale przypomniał sobie, że Parker nie może tego widzieć. Ni cholery, niczego nie widać. Równie dobrze możemy tkwić o 5 metrów od miejscowej oazy. Śnij dalej. Parker krzyknął coś do Bretta i zakończył rzeczowym. Dam znać, gdybyśmy mieli jakieś kłopoty. Wy też bądźcie w kontakcie. Wyślę wam kartkę. Kane się rozłączył. Czytał Satanus. Thank you.